Włączyłaś już? Tak. Włączyłaś już? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wstałem po nocce. Dzisiaj mamy 5 listopada, więc mamy... Wyszło nam, no nie? Ja myślałem, że żona się ze mnie żartuje wczoraj, wysyłając mi SMS-a, że chciała mi kupić Hardened Edition. Ale sobie nie żartowała, pojechała do sklepu i kupiła. Tak więc zrobimy unboxing. Widzimy pudełeczko, fajnie wygląda. Z tyłu mamy napisane, co mamy. Mamy steelbooka, czyli metalowe pudełeczko, jak będzie wyglądało. Mamy season passa, czyli będziemy mieli wszystkie mapy dostępne, co będą wypuszczali. Później mamy tą mapę dodatkową Freefall. Miało być niby tylko dla preorderów, ale jak zwykle pierwszy dzień to też i game też ma zawsze. Później mamy jakąś... przepaskę. Strapa jakiegoś, fajnie. No, paracord strap, no. Paracord strap. Mamy player patcha, czyli ghosta samego. Mamy clan taga oczywiście, player carda, że z ghostem. Mamy player backgrounda, oczywiście wszystko z ghostem. I oficjalny soundtrack. Miejmy nadzieję, że Eminem ma. Czyli żona będzie zamierana. Tradycyjnie, o, można nawet grać w kampanię co-opa. No, zobaczymy, czy się skusi kolega. Standard do 12 ludzi, standard to otworzymy. Zobaczymy, jak to wszystko w środku wygląda. Wiem, jak to kurde, a miał odkryć. Dobra, przyrząd najważniejszy. Otwierający. Pokaż może, jak go ten z przodu wygląda. Szalona, o, właśnie. Kobieta. Szalona kobieta. No wczoraj już miałam być o północy w sklepie, ale niestety wyszedł błąd techniczny, no i... Wychodź, chamie! O. Brzyk. Niewiele ma takich edycji, to nie chciałby rozwalić, a taki plastik jest. A tu mamy samego guścika i z każdej strony innego, z tych dwóch stron mamy innego wojaczka. A tak wygląda. No oczywiście tu puste. Tu mamy samą grę w steelbooku. Z season passem. Oczywiście też mamy, choć tutaj bliżej kobietom. Też... Tego wam nie pokażę. Albo czekaj, pokażę wam... O! Pokażę wam tak. Powiedzcie, że kobiet nie będzie żadnego widać. Nie, nic nie widać. Mamy przejście na PS4, że wszystkie nasze... Usiądź, Kasiu. Wszystkie nasze statystyki pójdą na czwórkę, tak więc będzie dobrze. Za 10 funtów. Na górze jest napisane. No to 50 funtów będą tylko gry kosztować. No wiem, ale ogólnie ten, jeśli chcemy mieć dalej płytę na trójce i grać na czwórce, możemy za 10 funtów ściągnąć. Ale to jest digital copy, to nie jest, no, to trzeba było dodać. No, tu mamy standardową książeczkę z badziewiami. Tu mamy na wszystkie te, co właśnie było napisane z tyłu, wszystkie te bajery, kody 2 do ściągnięcia. Tak więc chyba soundtrack będzie na PS3. No właśnie, można. Tu mamy naszego season passa. Z tyłu oczywiście nie pokażę, bo nie ten kod. Zobaczymy, co tu jest w środku. Bonus Team Leader Pack. No widziałam. Multiplayer Character Head, czyli mamy mordę ghosta. Możemy też mieć pieska naszego, z którym będziemy mogli grać. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, jak dwóch będziemy grali. Jeden psem, drugi człowiekiem. No, może. A tak wygląda... Myślałem, że... Pudełeczko. I na samym środku. O, mamy... całą maseczkę. Fajnie wygląda. No. Też bardzo fajnie zrobili. Też mi się podoba. Ja słyszę, że to będzie kolejny Call of Duty, który przejdę cały. Jedna z niewielu gier. No. No a teraz otwieramy tą drugą część zestawu. Gdzie jest ta bandana, ta paska, czy co to jest? Nie rozwal się chamie. O. O, dobra. Otwarte. Nie, kurde, takie pudełko na takie coś małego? No chcieli miejsce zapełnić, zapewnie, nie? No, to nawet nie jest zegarek. Nie, to jest taki, wiesz... Kurwa, ale to
Miesięczne. No i co ja z tym zrobić? Skręcić? No, odkręcić. No jednak człowiek myśli od czasu do czasu. Aha, bo tu można na staki coś. Ciekawe, po ile ludzie będą to kupować. Jest na necie w ogóle do kupienia. Wiem. No i... Nie wiem, 12 czy 13 funtów jest chyba. Porywuj. I takie coś na rączkę mamy. Fajne. To sobie już mogła nosić. Żebym ja to jeszcze mogła nosić do pracy, ty. Ja już taki szalony nie jestem, tak więc moment. Zakręcimy, żeby nie było. Dobra. No więc tak wygląda Hardened Edition. Go, Call of Duty Ghost Up. Ciągle się człowiek zapomina i chce powiedzieć Call of Duty Black Ops albo coś innego. Call of Duty Ghost League. Bardzo możliwe, że ten film już zobaczycie już po pierwszym gameplayu, bo nie wiem ile czasu będzie się wrzucał. Ale zaraz i tak córkę wyrzucę z telewizora, odpalę. To będzie, pogram trochę i nagram trochę. Zobaczymy jak wygląda, czy coś się zmieniło. Dziękuję kochanie. Proszę bardzo. Wersję kolekcjonerską. Ulepszoną. Bardzo ulepszoną. Dobra, nie rozwalmy. A was oczywiście zapraszam do oglądania już niedługo. Chodź tu chamie, online'a i kampanii, która na pewno się pojawi na kanale Geek PS3. Więc dzięki i do następnych. Na razie.